wyrównanie z trumny dykającej i zastosujemy zamianę zmiennych w równaniu rozliczkowym cząstkowym, aby rozwiązać to równanie. Równanie dane jest w następujący sposób. Jest to druga pochodna du po dx kwadrat jest równa a kwadrat d kwadrat u po dt kwadrat, gdzie x to położenie, a t to czas. Stosujemy nowe zmienne, wprowadzimy nowe zmienne xi, które będzie się równało t plus ax oraz eta równe t minus ax. I teraz policzymy pierwszą pochodną po x w funkcji u, du po dx. To będzie, zastosujemy regułę łańcuchową i mamy tak, że to jest du po nowej zmiennej xi razy dxi po dx dodać du po deta, deta po dx. I teraz, ponieważ xi jak i eta zależą jawnie od xa, tutaj jest wyrażenie zarówno na t, jak i na x. Tak samo tutaj możemy policzyć pochodne dxi po dx i deta po dx i wstawić regułę. Pochodna dxi po dx tego wyrażenia po x wynosi a tego wyrażenia minus a. A zatem dostaniemy, że to jest du po dxi razy a dodać du po deta razy minus a. Podobnie policzymy pochodną cząstkową po t, czyli du po dt po czasie, to jest du po dxi, dxi po dt dodać du po deta, deta po dt. No i tak jak poprzednio xi i eta zależy od x, a tak samo teraz xi i eta zależą od t w jawny sposób, ale zależą w taki sposób, że pochodna po xi po t wynosi 1 oraz pochodna deta po dt też wynosi 1, a zatem dostaniemy to wyrażenie, nam się skróci do du po dxi, dodać du po deta. No i teraz czas na policzenie drugiej pochodnej, bo w równaniu mamy drugie pochodne, więc zastosujmy znowu regułę łańcuchową. Trzeba policzyć pochodną po xi i pomnożyć przez dxi po dx oraz policzyć pochodną cząstkową po deta i później pomnożyć przez deta po dx. No i mamy tak. D kwadrat u po dx kwadrat jest równe. Liczymy z tego. Najpierw pochodną po xi, tak, z pierwszego. Pochodna po xi i razy dxi po deta, czyli mamy tak. Wyciągnę jeszcze a przez wszystko, czyli będzie a d kwadrat u po dxi do kwadratu dxi po dx dodać a razy, i teraz jak policzę pochodną po eta, to będzie d kwadrat u po dxi deta razy deta po dx. Teraz będzie minus a razy i znowu pochodna po xi z tego czegoś, to jest d kwadrat u po dxi deta i razy dxi po dx i odjąć a i teraz pochodna po eta d kwadrat u po deta kwadrat razy deta po dx. Podobnie jak poprzednio zastosujemy, odmienimy to, co wiemy o pochodnych, czyli że ta pochodna wynosi, dxi po x się wynosi a, ta pochodna wynosi minus a, ta pochodna wynosi a i ta pochodna wynosi minus a. A zatem dostaniemy, że ta druga pochodna d kwadrat u po dx kwadrat jest równe a kwadrat d kwadrat u po dxi kwadrat. I teraz tak, tu będzie minus a kwadrat, tutaj mamy taką samą pochodną cząstkową, akurat tu zamieniłam kolejność, ponieważ stwierdzenia Schwarza możemy zamienić kolejność pochodnych mieszanych. Tu będziemy mieli minus a kwadrat pochodna mieszana i tutaj też minus a kwadrat pochodna mieszana, czyli będzie minus 2a kwadrat d kwadrat u po dxi deta. I tu na końcu jest minus a razy minus a, czyli będzie plus a kwadrat d kwadrat u po d eta kwadrat. I to jest pochodna cząstkowa drugiego rzędu po x. A teraz jeszcze mamy do policzenia drugą pochodną cząstkową po t. Bierzemy pierwszą.
pierwszą pochodną cząstkową po T i teraz zróżnikujemy ją ponownie po T. Czyli będzie tak, D kwadrat U po D tu kwadrat, to jest. Tu jest prosta sprawa, bo to jest zwykła suma, nie będziemy się przejmowali tym współczynnikiem A, będzie nam łatwiej. Czyli jest D kwadrat U po D xi kwadrat, D xi po DT. Następnie idzie pochodna mieszana, bo trzeba teraz po coś zróżniczkować po ecie. Czyli będzie D kwadrat U po D xi D eta razy D eta po DT. Dodać teraz ten drugi człon. Ten człon różniczkujemy po xi najpierw, czyli jest D kwadrat U po D xi D eta i razy D xi DT. I dodać D kwadrat U po D eta kwadrat D eta po DT. I podobnie jak poprzednio możemy podmienić pewne wartości, mianowicie tutaj ta pochodna wynosi 1, ta pochodna wynosi 1, ta pochodna cząstkowa wynosi 1 oraz ta pochodna cząstkowa wynosi 1. Koniec końców to nam się upraszcza do bardzo ładnego wyrażenia, mianowicie do D kwadrat U po D xi kwadrat dodać 2 razy pochodna mieszana D xi D eta, dodać D kwadrat U po D eta kwadrat. I teraz, gdy wstawimy te dwie nasze drugie pochodne, które żeśmy wyliczyli, czyli to wyrażenie tutaj, duże, oraz tutaj to, co mamy, do naszego wyjściowego równania na równanie struny drgającej, dostajemy następujące równanie. A kwadrat D kwadrat U po D xi kwadrat minus 2A kwadrat pochodna mieszana D xi D eta plus A kwadrat D kwadrat U po D eta kwadrat jest równe. Po prawej stronie to wyrażenie na drugą pochodną cząstkową po T musi być przemnożone przez A kwadrat, czyli będzie A kwadrat D kwadrat U po D xi kwadrat dodać 2A kwadrat U po D xi D eta i dodać A kwadrat D kwadrat U po D eta kwadrat. Na razie wygląda strasznie, bo jest bardzo długim równaniem, ale tu bardzo wiele elementów się skraca. Jak Państwo zauważycie, ten element uprości nam się z tym elementem po prawej stronie. Ten ostatni składnik skróci się z tym ostatnim składnikiem, a te dwa można razem połączyć. Dostaniemy wówczas 4a kwadrat d kwadrat u po d xi d eta musi się równać 0. To tym bardziej, jeszcze bardziej się upraszcza do równania d kwadrat u po d xi d eta ma się równać 0. A takie równanie różniczkowe już w miarę łatwo da się rozwiązać. Mianowicie to równanie możemy interpretować, że to jest d po d xi razy d u po d eta jest równe 0. I pytanie jest, kiedy pochodna cząstkowa po xi jest równa 0 z jakiejś funkcji? No wtedy, kiedy ta funkcja zależy tylko od zmiennej eta. Czyli dostaniemy, że du po d eta to jest równe jakieś, niech się równa fi od eta. No i aby otrzymać funkcję już u, to wystarczy scałkować po zmiennej eta. Czyli dostaniemy, że u od xi eta jest równe jakiejś funkcji dużej fi od eta. Z drugiej strony, ponieważ pochodne mieszane możemy zamienić kolejność, to równanie, które mamy do rozwiązania drugiego stopnia, można rozważyć jako d po d eta razy du po d xi. Ma się równać 0. I pochodna cząstkowa po eta jest równa 0 wtedy, kiedy funkcja zależy tylko od zmiennej xi, czyli kiedy ta funkcja wewnętrzna du po d xi jest równa jakiejś funkcji psi od xi. No i aby ostatecznie dostać rozwiązanie na funkcję u, które zależy od xi i ety, możemy napisać, że to jest jakieś duże fi, wielkie fi od zmiennej xi. A zatem koniec końców możemy napisać, że nasze u od tx, czyli funkcja falowa, która opisuje położenie i czas struny drgającej, może być wyrażona jako suma tych dwóch funkcji, ponieważ jedna funkcja zależy od ety,
druga zależy od psi, można stworzyć ich kombinację liniową i dostaniemy wówczas, że to jest jakaś funkcja fi zależna od ety. I teraz wróćmy do ety. Eta to było t minus ax i wstawimy t minus ax oraz drugi psi od zmiennej xi, a xi to było nasze t plus ax. T plus ax. I tak wyraża się rozwiązanie równania strun dotykającej przy pomocy zamiany zmiennych na zmienną xi i eta xi równe t plus ax t minus ax. Już.